1991 roku powołano Trójkąt Wyszehradzki, który w 1999 przeistoczył się, po wcześniejszym podziale Czechosłowacji, w Czwórkę Wyszehradzką. Sytuacja z gruntu, z założenia i z realizacji polityczna, w pewnej mierze podyktowana także względami gospodarczymi i ekonomicznymi. Ale czy tylko? To, że wspólne dziedzictwo naszych krajów istnieje, to jest jasne. Pytanie jednak brzmi, czy mamy jakieś wspólne cechy kulturowe? No przecież każdy kraj, każdy naród, każdy region na przestrzeni wieków tworzy pewien zespół znaków, które rozumiane są trochę podświadomie, czyli tak tworzy, kształtuje swoisty kod kulturowy. Te kody kulturowe, które są bliskie sąsiedzko, które obok siebie występują, bardzo często fragmentarycznie, wzajemnie są adoptowane i przyjmowane za swoje. Często ułatwia to swoją drogą wzajemną komunikację, wzajemne zrozumienie. Ale często też przyzwyczajeni do obecności niektórych znaków w naszej rodzimej kulturze, w naszym rodzimym kodzie kulturowym, zapominamy albo nie uświadamiamy sobie ich pierwotnego pochodzenia, ich pierwotnego znaczenia. Na przestrzeni, w przestrzeni kulturowej Polski sporo jest takich śladów kultury i węgierskiej, i czeskiej, i słowackiej, wszystkich tak naprawdę zliczyć w nie sposób. Ale już na kilku przykładach można zobaczyć, jak wielką mozaikę kulturową wzajemne kontakty naszych krajów i naszych narodów stworzyły. Zatem jak postrzegamy się teraz? Z jakimi symbolami kojarzą się nam nasi sąsiedzi? Czy w ogóle zauważamy ich dziedzictwo w naszej rodzimej kulturze? Czesi kojarzymy się na pewno z browarem i becherowką. Z krecikiem i sąsiadami. Z mostem Kadola. Z muzyką Smetany, z Alfonsem Muchą. I oczywiście z filmem czeskim. Słowacy kojarzą mi się z ogromną ilością średniowiecznych zamków. Z haluszkami. Z teatrem w Koszycach. Słowacy z hokejem. Z turystyką tatrzańską. Węgrzy kojarzą mi się z langoszem, papryką i winem oraz gulaszem. Z balatonem. Z muzyką Liszta, kostką Rubika. I z koroną węgierską. A my naszym sąsiadom kojarzymy się z historycznością miast, zwłaszcza Krakowa, zwłaszcza Wrocławia, również z Sapkowskim i jego Wiedźminem, a ze świata sztuki Chopin, Penderecki, dodajmy jeszcze świat nauki, tutaj Kopernik, Kiri Skłodowska, no i pierogi, pasztety i nasz krakowski obarzanek, a z kreskówek Bolek i Lolek. Jednym z przekazów wpisujących się w kod kulturowy są znaki określające tożsamość narodową lub etniczną. Większość narodów na przestrzeni wieków wykształciła taki system symboli. Nie inaczej jest w przypadku tych wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej. Takim znakiem mogą stać się zwyczaje, postaci historyczne lub legendarne, przedmioty, wydarzenia. A dzieje się tak, gdy są społecznie zrozumiałe i odbierane jako symbol kojarzący się z tradycją narodu. Ślady dziedzictwa naszych sąsiadów na stałe wpisały się w polską przestrzeń kulturową, choć na co dzień, przyzwyczajeni do ich obecności, nie zawsze uświadamiamy sobie pochodzenie nowych znaków. Od tego przecież zwykle się zaczyna. Trzeba umieć zrozumieć język rozmówcy, zwłaszcza jeżeli tym językiem jest kod kulturowy, a szczególnie zawarte w nim symbole i znaki. Na przestrzeni dziejów kontakty kulturowe, społeczne i polityczne krajów należących obecnie do Grupy Wyszehradzkiej stanowiły pewien monolit. Polskę, Czechy i Węgry łączy nie tylko historia dynastyczna, ale także między innymi historia korzeni chrześcijaństwa tego regionu.
pierwszą postacią, na poły legendarnym władcą był książę Krak, smokobójca, według tradycji założyciel Krakowa. Według tej samej tradycji był synem równie legendarnego Czecha, tego od Rusa i Lecha, i ojcem Wandy i Libuszy. Już w VII wieku w Krakowie usypano ku jego czci i pamięci kopiec. Badania archeologiczne wykazały, że ślady, które tam się znajdują, pochodzą zarówno z VII wieku, jak i z X, zatem prawdopodobnie w ramach chrystianizacji pogański ślad został zniszczony przez nomen omen także Czechów. We wspólne dzieje sąsiadujących narodów wpisują się jako swoiste symbole także postaci historyczne. Za sprawą czeskiej księżniczki Dobrawy, żony Mieszka I, chrzest przyjęli mieszkańcy Polski. Do procesu chrystianizacji kolejnych ziem przyczyniła się władczyni przybyła z ziem węgierskich, Jadwiga Andegawenka. W tradycji i krakowskich przekazach zachowało się wiele podań i legend wysławiających dobroć i mądrość tej dziewczynki właściwie, która przyjechała z dalekich Węgier, by zostać ogłoszona królem Polski. Starsza zaś trochę od Jadwigi Elżbieta Łokietkówna, jako żona Karola Roberta, zasiadała na tronie węgierskim. No i Kinga, córka węgierskiego króla Beli IV, a żona polskiego króla Bolesława Wstydliwego, fundatorka licznych kościołów i klasztorów. Przyjechała z dalekich Węgier, żeby zasiąść na tronie w Krakowie. Tylko że tym razem nie chodzi o Jadwigę, a jej krewniaczkę, ciotkę właściwie, czyli świętą Kingę, zwaną też Kunegundą. Przyjechała na ziemię polskie w wieku 5 lat. Tutaj wychowywana i po 7 latach, mając niespełna 12 wiosen, została poślubiona Bolesławowi, później zwanemu Wstydliwym. Jako żona angażowała się bardzo w pracę męża, wspomagając go we władaniu księstwem krakowskim i sandomierskim, ale równie mocno angażowała się w życie kościoła. Była donatorką zakonów reguły świętego Benedykta, była fundatorką licznych kościołów, ale chyba najbardziej upodobała sobie franciszkanów, a dokładnie klareski. To właśnie te zakonnice sprowadziła do Starego Sącza, tutaj ufundowawszy klasztor i kościół, przekazała im sporo swoich ziem, a po śmierci męża wstąpiła do tego właśnie klasztoru i do końca swoich dni była bogobojną zakonnicą, wcale nie wywyższając się i nie okazując tego, że przecież władała. Głównie opiekowała się ubogimi, potrzebującymi, już za życia słynęła cudami. Tutaj zresztą została pochowana po śmierci. A w starosądeckim klasztorze do dzisiaj w archiwum przechowywana jest Miraculum, czyli księga, w której spisane zostały cuda, które dokonały się za przyczyną świętej Kingi.
Generalnie Piastowie, ale i Jagiellonowie stanowią swoisty łącznik pomiędzy trzema krajami. Przedstawiciele tych dynastii zasiadali na przestrzeni wieków zarówno na tronie polskim, węgierskim, jak i czeskim. Oprócz wspomnianych już Jadwigi Andegaweńskiej, Elżbiety Łokietkówny i Kingi, w poczet władców naszej wspólnej historii wpisuje się również m.in. Ludwik Węgierski, Bolesław Chrobry czy Władysław Jagiellończyk. A spośród może mniej znanych postaci królewskich, królowe Węgier, Fenenna, bratanica Łokietka, Izabela, córka Zygmunta Starego, lub panujące w Czechach Świętosława, córka Kazimierza Odnowiciela i Elżbieta, córka Mieszka Starego. W Muzeum Księży Misjonarzy na krakowskim Stradomiu można zobaczyć słynny portret Stefana Batorego, księcia Siedmiogrodu, męża Anny Jagiellonki i Iure Uxoris, króla Polski, pędzla samego mistrza Marcina Kobera. Nie samymi władcami historia stoi, a do rangi symbolu urosło zaangażowanie w sprawy polskie zarówno Węgrów, jak i Czechów czy Słowaków. Także w kraju nad Wisłą niekłamany podziw budziła twórczość i artyści pochodzący z sąsiednich krajów. Łazienki królewskie to doskonałe miejsce dla upamiętniania takich postaci. Artyści, politycy, dowódcy, władcy. Ich popiersia i pomniki zatopione w zieleni parkowego założenia to swoisty, sentymentalny spacer po bezdrożach dziejów Polski. Wśród upamiętnionych dwa ślady węgierskie. Pierwszy to popiersie przyjaciela Chopina, znanego węgierskiego pianisty i kompozytora Ferenca Liszta. A drugi ślad to też popiersie Józefa Bema. To właściwie jest bohater dwóch narodów, bo generał, stratek, ale przede wszystkim też naczelny wódz powstania węgierskiego. Śladów Bema jest zresztą bardzo wiele. Od Bema pamięci żałobnego rapsodu Pióra Norwida począwszy, a na nazwie warszawskiej dzielnicy Bemowo skończywszy. Czym świat byłby bez artystów? Mizeria i proza życia szara jeno. To oni uczą nas widzieć piękno w jego wszelakich przejawach. Pokazują palcem, gdzie patrzeć, by je dostrzec. Matejko wielkim malarzem był. No jest oczywiste i o tym wie właściwie każde dziecko. To jemu zawdzięczamy wielkie, monumentalne płótna, które wysławiały najpiękniejsze, najzacniejsze i największe karty historii Polski. Ale już niewiele osób pamięta o tym, że Jan Matejko to przecież na poły Czech. Jego ojciec był z pochodzenia Czechem. Podobnie zresztą jak ojciec innego wielkiego artysty, Jana Styki, któremu zawdzięczamy panoramę racławicką, do której powstania bardzo mocno się przecież przyczynił. No i warto wspomnieć jeszcze o Gustawie Hołoubku. Analogicznie, też po mieczu jest Czechem, jego ojciec ożenił się z Eugenią Estreicher, zamieszkali w Krakowie i z tego związku pojawił się nasz wielki aktor. Z
Są też ślady artystów, którzy urodzeni i pochodzący z sąsiednich krajów, czasowo lub na stałe, osiedlali się w Polsce. Z Bardejowa pochodził malarz Wiktor Ząb. W kościele parafialnym świętego Antoniego Padewskiego, dawnej cerkwi pod wezwaniem świętego Dymitra w Boguszy, zachował się, jak twierdzą znawcy, najwybitniejszy obraz jego autorstwa. Po prawej stronie nawy wisi płótno Złożenie do grobu. A tuż obok przemalowana przez Ząbcha ikona świętego Michała Archanioła. Autorstwa tego malarza jest także polichromia kościoła. Inny XIX-wieczny słowacki twórca to Peter Michal Bochum. W 1865 roku wraz z rodziną opuścił Słowację i przeniósł się do Lipnika, obecnie dzielnica Bielsko-Białej. Był zupełnie niezłym portrecistą, co docenili zwłaszcza mieszczanie, licznie zamawiając je u Bochunia. Malował też sceny rodzajowe, na przykład spotkanie miłosne w parku. Nie stronił jednak także od malarstwa religijnego. Sam, będąc protestantem, przyjmował zamówienia na obrazy do kościołów katolickich. Do dziś zachowało się ich sporo. Kilka namalowanych dróg krzyżowych, na przykład w Sanktuarium Chrystusa Cierpiącego w Bielanach, niedaleko Kent, ale także wiele obrazów ołtarzowych. To między innymi znajdujące się w bocznym ołtarzu kościoła w Bielanach obrazy świętego Urbana i świętego Jana Nepomucena. Lub obraz W niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w ołtarzu głównym w Brzeszczach. W samym kościele jest też w ołtarzu bocznym obraz świętej Małgorzaty à la coque. Wielka wojna. Tak do 1939 roku nazywano pierwszą wojnę światową. Naprzeciw siebie, w okopach, Trójprzymierze, Trójporozumienie. Pierwsza wojna światowa. Naprzeciw siebie wrogowie? No nie, czasem sąsiedzi, czasem bracia, przecież i Polacy, i Słowacy, i Czesi, i Węgrzy, zwłaszcza Polacy, z jednej i z drugiej strony okopów. Słowacki architekt Dusan Jurkowicz na ochotnika zgłosił się do wojska, a dokładnie do oddziału, który miał za zadanie grzebać poległych żołnierzy, ale także jego zadaniem było aranżowanie cmentarzy wojennych. Teren, który przypadł temu właśnie architektowi, to właśnie Beskid. On mocno zaangażował się w pracę oddziału do tego stopnia, że właściwie na swoim koncie ma 30 kilka, ponad dobre 30 cmentarzy, w których znaleźli swój wieczny odpoczynek żołnierze wszystkich nacji, wszystkich narodów, którzy po jednej czy po drugiej stronie okopów walczyli w czasie I wojny światowej.
Ten cmentarz jest dość wyjątkowy. Chyba najpiękniejszy z tych, które zaprojektował. Nie tylko dlatego, że doskonale wpisuje się w pejzaż Beskidzkiego Lasu, który szumi nad mogiłami żołnierzy, nie tylko dlatego, że elementy architektoniczne cudownie wkomponowały się w przestrzeń krajobrazu. Jest tu jeszcze jedna rzecz bardzo wyjątkowa. To, że na jednym cmentarzu znajdziemy krzyże katolickie i prawosławne, to jest zupełnie normalne. Ale bardzo rzadko zdarza się, żeby na tym samym cmentarzu, nawet jeżeli wojenny, również znalazła się macewa żydowska. A tutaj tak jest. Obok towarzyszy broni, którzy byli wyznania katolickiego, grekokatolickiego, prawosławnego, znalazł swoje miejsce wiecznego spoczynku również żołnierz, który był wyznania mojżeszowego. Cmentarze to trudne miejsca pamięci, bo to chwalebne czyny, to wielkie wygrane bitwy, ale przede wszystkim to po prostu groby. Groby tych, którzy polegli. Na warszawskich Powązkach można zobaczyć tablicę, która upamiętnia Węgrów, tych, którzy brali udział w powstaniu styczniowym. Także w okolicach krakowskiego przedmieścia jest kilka pamiątek naszej wspólnej polsko-węgierskiej historii. Jedna z tablic ufundowana została w stulecie opowiedzenia się narodu węgierskiego po stronie powstańców listopadowych. Inna, ufundowana w 2011 roku, z napisem w języku polskim i węgierskim. To hołd narodowi węgierskiemu za pomoc Polakom w zmaganiach o odzyskanie ziem w trakcie I wojny światowej. Jest także pamiątka pobytu Franciszka II Rakoczego, przywódcy powstania węgierskiego. I wreszcie tablica, która upamiętnia wsparcie, jakie Polacy dali narodowi węgierskiemu w 1956 roku. Na tablicy jest napis: mieszkańcom Warszawy, którzy w tym miejscu spontanicznie i ofiarnie zademonstrowali swoją solidarność z węgierską rewolucją 1956 roku. Nad tą inskrypcją zobaczyć można także niewielką grafikę. Jest to kopia stworzonego przez Franciszka Starowiejskiego plakatu przedstawiającego płaczącego gołębia pokoju. Nieopodal przy ulicy Matejki zobaczyć można także pomnik Honwedów, żołnierzy węgierskich, którzy jako formalni sojusznicy Niemców nie tylko odmówili walki przeciw powstańcom warszawskim, ale wręcz udzielali walczącym wsparcia, między innymi przekazując amunicję i broń żołnierzom AK. Najliczniejszą grupą obcokrajowców biorących udział w powstaniu warszawskim byli Słowacy. Już w 1939 roku wyrażali gotowość stworzenia struktur wojskowych, a powstanie stało się naturalną okazją, żeby chwycić za broń przeciwko wspólnemu wrogowi. I tutaj właśnie na Czerniakowie walczył pluton 535, nie bez przyczyny nazywany słowackim. Dowodził nim Mirosław Iring, Słowak, dziennikarz. To jemu zawdzięczamy wiele fotografii, które dokumentowały powstanie warszawskie.
kolejną grupę symboli, które określają tożsamość narodową, możemy odnaleźć w szeroko rozumianej sferze kultury i sztuki. I tutaj symbolami mogą stać się na przykład postacie, stwory legendarne z podań, na przykład Turul, ptak, który określił miejsce, w którym osiedlić się mają Węgrzy. Analogiczna legenda to przecież legenda o naszym Lechu, tym od Czecha i Rusa, któremu orzeł wskazał miejsce dla osiedlenia się. Elementem wpływającym na kształtowanie się krajobrazu i dziedzictwa kulturowego wszystkich naszych czterech krajów niewątpliwie jest kultura chrześcijańska, a w jej obszarze bardzo ważny akcent – kult świętych. Jadąc przez tereny wsi małopolskiej w kierunku Śląska i dalej w kierunku Czech, bez najmniejszego trudu znajdziemy przy drogach, przy mostach, przy przeprawach rzecznych figury takie leciwe, ale też zupełnie współczesne – Nepomuków. Nepomuk, czyli czeski święty Jan Nepomucen. Skąd tak szeroki jego kult? Jako spowiednik Zofii Bawarskiej nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi, za co został zrzucony z mostu do Wełtawy. I tak poniósł śmierć męczeńską. I dlatego stał się patronem. Patronem przepraw rzecznych, strzeże przed utonięciem, przed powodziami, a także opiekuje się samymi mostami. Kolejny święty, który łączy dwa narody, dla odmiany polski i słowacki, to Andrzej, czyli Świerat, czyli Żurawek. Według tradycji tutaj właśnie pomieszkiwał w pustelni i tutaj zasłynął bardzo ascetycznym, bogobojnym życiem. Tutaj też do niego dołączyli jego uczniowie, którzy chcieli go naśladować. Z jednym z nich, z Benedyktem, wyruszył do obecnie słowackiej Nitry, gdzie wstąpili do zakonu benedyktynów. Życia pustelniczego Świerat nie porzucił. Nadal z opactwa udawał się w odosobnienie do pustelni, wracając do klasztoru tylko na niedzielę, na niedzielną liturgię, na niedzielną mszę. W Nitrze zmarł, w Nitrze został pochowany, tam są jego relikwie, Benedykta zresztą też, co absolutnie nie przeszkadzało temu, aby również tutaj lokalnie kult świętego męża się rozwinął i to bardzo szybko, bo już w XI wieku pierwszy kościół w Tropiach został wzniesiony i kult właściwie do dzisiaj systematycznie się rozwija. Z tego pierwotnego założenia niewiele zostało. Właściwie to Zacheuszka i taki ślad węgierski. Tuż przy łuku tęczowym po lewej stronie zachował się wizerunek świętego Stefana, króla węgierskiego. No to on przecież zaprosił Świerada do siebie, no bo Nitra wtedy była węgierska. Więc właściwie to mamy trzy narody, które łączy ten święty w jedno, i polski, i słowacki, i węgierski. Mocno ascetyczne życie prowadził. Pomieszkiwał podobno w dziupli, która najeżona była kolcami, gwoździami, także gdy poruszył się, to te kolce wbijały się w jego ciało. Opasany był według jednej tradycji kolczugą, a według innej łańcuchem, który wżerał się w jego
ciało. Zresztą ta gangrena właśnie stała się powodem śmierci. Ale też te jego praktyki pokutne dały powód do powstania atrybutów. Po tym właśnie świerada można rozpoznać. Jeżeli zaglądniecie Państwo do pustelni, to tam w ołtarzu głównym jest figura, gdzie świerat w habicie pustelniczym przewiązany tym rzeczonym łańcuchem, który podobno tak wrósł w jego ciało, że tylko kłódka wystawała na zewnątrz. Do określania ulic za pomocą nazw jesteśmy przyzwyczajeni. Przy czym początkowo były to raczej nazwy zwyczajowe. Na przykład nazwa ulicy brała się od jakiegoś klasztoru, który nieopodal jest wzniesiony, albo na przykład dlatego, że w pobliżu osiedlali się jacyś rzemieślnicy. Z czasem zaczęto ulicom nadawać imiona, które miały uhonorować, upamiętnić jakąś osobę, jakieś wydarzenie, czasem zaprzyjaźnione miasto lub naród. I tak, no na przykład, ulica Czechosłowacka. Kraj taki jak Czechosłowacja nie istnieje już od 1992 roku, ale wcale to nie przeszkadza, aby pod takim adresem móc mieszkać w Krakowie. W miastach polskich sporo jest ulic, które upamiętniają naszych południowych sąsiadów, osoby, wydarzenia. Przy czym większość z tych ulic jest dość oczywista. To Praska, czy Królowej Jadwigi, albo Batorego. Są też jednak bardziej wyjątkowe i rzadkie. Jednej z ulic nadano imię Wlastimila Hoffmana, półczeskiego pochodzenia malarz, tworzący na początku XX wieku. Był pod dużym wpływem Malczewskiego. Nie dziwi więc, że w twórczości Hoffmana jest mnóstwo treści symbolicznych i alegorycznych, by wymienić choćby tak znane płótna jak Spowiedź, Madonna ze szpakiem lub Wiosna. Są też w Krakowie oraz w Warszawie ulice Sandora Petefiego. Sandor Petofi to jeden z najbardziej znanych poetów doby romantyzmu, węgierskich poetów doby romantyzmu, którzy właściwie faktycznie popularność zyskali daleko poza granicami Węgier. Z czego znany? Opisał poematy, pisał liryki miłosne, ale pisał również utwory, które bardzo mocno akcentowały takie dążenia narodowo-wyzwoleńcze różnych narodów. Nie dziwi więc fakt, że w momencie, gdy wybuchło powstanie węgierskie, wziął w nim czynny udział. A skąd ta postać znalazła swoje miejsce i upamiętnienie w Tarnowie? Ano, ten wielki i znany poeta był adiutantem Bena, tarnowianina. Stąd jego pomnik tutaj właśnie. Jest też w Krakowie ulica najsłynniejszego ze zbójników, czyli Janosika. Co prawda Kraków jednak daleko od gór leży i tradycja zbójowania, tego podhalańskiego zbójowania, no nie jest może aż tak bardzo Krakowowi bliska, to jednak miasto królów uhonorowało Janosika nazwą ulicy. Janosik no tak naprawdę to jest postać historyczna, bo przecież nazywał się Juraj Janosik.
Przy czym o tej historyczności to już niewiele osób pamięta, bo postać zbójnika tak mocno obrosła w legendy, w podania, w wymyślane nieustająco i nowe dykteryjki, że właściwie to ten zbójnik stał się po prostu symbolem, znakiem, symbolem, o który spory prowadzą Polacy i Słowacy, bo czyj właściwie był Janosik? Był Polakiem, był Słowakiem? No tak naprawdę to on chyba jest po prostu symbolem górali, niezależnie od tego, po której stronie Tatr mieszkają, albo jeszcze lepiej zbójników podhalańskich. Funkcję symbolu związanego z tożsamością narodową może pełnić również strój. Oczywiście taki strój, który będzie zrozumiały społecznie jako znak, czyli strój narodowy. Wbrew pozorom i wbrew oczekiwaniom posiadanie stroju narodowego nie jest aż tak bardzo oczywiste, jeżeli chodzi o kraje, jeżeli chodzi o narody europejskie. Dla Polski jest to kontusz. Noszenie go nie było zarezerwowane wyłącznie dla szlachty. Chodzili w nim również na przykład mieszczanie, a od XVIII wieku zakładanie kontusza stało się wyrazem patriotycznej postawy. Tradycje stroju narodowego mają też Węgrzy. To dolman, często z zarzuconym na ramiona mentę. Obydwa zdobione pięknym szamerunkiem. W 2004 roku został oficjalnie otwarty polski odcinek Międzynarodowego Szlaku Turystycznego śladami dobrego wojaka Szwejka. Szlak biegnący m.in. przez Czechy, Słowację, Węgry i Polskę pokazuje miejsca opisane w książkach Jarosława Haszka. Polska część szlaku w nawiązaniu do barw Habsburgów, oznaczona kolorem czarno-żółtym, rozpoczyna się od Radoszyc, a potem przez Sanok dociera aż do Krościenka. Uroczym akcentem trasy jest ławeczka dobrego wojaka Szwejka w Sanoku. Czasem w literaturze pojawiają się postaci kultowe. Jedną z nich jest stworzony przez Jarosława Haszka dobrotliwy sprzedawca psów, wcielony do wojska i wplątany w rozgrywki tego, wielkich tego świata. Właściwie to trochę prawdziwe opowieści, bo Haszek opisał swoje przygody albo przygody swoich przyjaciół i właściwie dlatego chyba postać Szwejka stała się taka popularna, bo to nie tylko prawdziwe historie, to jest symbol takiego czeskiego pojmowania ceka. Być może dlatego postać Szwejka stała się bliska nie tylko Czechom, ale również Słowakom i Węgrom, no i Polakom. Podobna ławeczka jest też na rynku w Przemyślu. Figurę wystawiono staraniem Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. Obok ławeczki umieszczona jest instrukcja, w jaki sposób, odwiedzając bohatera książki, można zapewnić sobie szczęście. W mieście jest też ulica, a precyzyjniej zaułek Dobrego Wojaka Szwejka. Organizowane są także rokrocznie wielkie manewry szwejkowskie w twierdzy Przemyśl. Popularność Szwejka w Przemyślu nie jest przypadkowa. To w tym mieście toczy się akcja niemal całego czwartego tomu przygód. Ale szlak śladami dobrego wojaka Szwejka to nie jedyna trasa turystyczna na terenie Beskidów i Podkarpacia związana z naszymi południowymi sąsiadami. Ta niepozorna, niemalże polna droga w tak cudownych okolicznościach przyrody to nie przypadek.
To był jeden z najważniejszych traktów handlowych. To tędy sprowadzano na teren Rzeczypospolitej z Węgier, no między innymi słynnego Węgrzyna. A obecnie dokładnie tą samą trasą przebiega ścieżka historyczno-krajobrazowa na węgierskim trakcie. Mieszkańcy Dukli zazdrościli pobliskim jaślińskom, że te usytuowane są na trakcie handlowym prowadzącym z Węgier do Polski. No i na tyle długo i skutecznie kreowali czarny PR jaślińską, że jest to niebezpieczne miejsce, że wcale nie jest właściwie, aby tamtędy sprowadzać tak przecież istotne i ważne produkty, że wreszcie trakt handlowy został nieco przesunięty, zupełnie przypadkowo przebiegając właśnie przez Duklę. Nawet sztuka kulinarna może urastać do rangi symbolu, i to symbolu narodowego. Węgrzyn od czasów nowożytnych kojarzy nam się z winem węgierskim, stąd zresztą nazwa w języku polskim. A skoro o Węgrzech mowa, to jeszcze gulasz, jeszcze langosz, jeszcze no papryka oczywiście, a na Słowacji brędzowe haluszki, no i kuchnia czeska. W kuchni czeskiej takie dania narodowe to utopenec, albo czesnekowa polewka, może być też chawerzy gulasz z knedlikiem, no i mój ulubieniec, olomoucki polibek, czyli ołomuniecki pocałunek. Właściwie każdy naród, każdy region, każdy kraj ma taki zestaw dań, które spokojnie można nazwać symbolami narodowymi. A w kuchni polskiej okazuje się, że najbardziej rozpoznawalnym i znanym daniem jest szary sos, który często nazywany jest nawet sosem polskim. No i krakowski obarzanek. Przemiany historyczne, przemiany gospodarcze, społeczne, także dziedzictwo chrześcijańskie. Wszystko to razem wpływało na kształtowanie się kodów kulturowych. Tych, które były i są nadal we wszystkich krajach należących do Grupy Wyszehradzkiej. W dobie poszukiwań tożsamości, zarówno tej europejskiej, jak i narodowej, warto takim kodom się przyglądać. Już te kilkanaście przykładów pokazuje, jakim bogactwem wykazują się zwłaszcza symboli, zwłaszcza znaków, które właściwie zrozumiane mogą stać się przyczynkiem i ułatwieniem do wzajemnych kontaktów, do wzajemnych rozmów. No przecież rozmowa zaczyna się od zrozumienia, a jeżeli zrozumieć trzeba symbol,